Dolce Vita, za chwileczkę z premierą na deskach Teatru Współczesnego. No i jest to chyba taka opowieść, która dotyka pokolenie współczesnych 30-latków. Jak to jest z pani perspektywy? No, zdecydowanie tak. I myślę, że nie tylko 30-latków, że takich Piotrusiów panów w wersji męskiej i żeńskiej można zdefiniować w wieku lat 20, 30, 40, ale rzeczywiście taki adres 30-latków mamy tutaj przez autorów podpowiedziany. No właśnie, a co dla pani było najciekawsze w pracy nad tym tekstem, w pracy nad tym spektaklem? Coś, co właśnie no, wniosło też do pani życia prywatnego, tak? To, co dla mnie najciekawsze, to taka kwestia, którą tutaj ten tekst bardzo bierze na celownik, odpowiedzialność. Odpowiedzialność za własne życie, za wybory, które podejmujemy, za to, jak żyjemy, za to, czy jesteśmy spełnieni. No bo nasz główny bohater chciałby żyć inaczej, lepiej niż jego rodzice, ale nie do końca chyba wie, co to lepiej oznacza i bardzo się w tym życiu szarpie. I myślę, że to jest takie bardzo współczesne i bardzo doraźny problem, który, z którym się może więcej osób gdzieś tam zidentyfikować, albo który gdzieś tam widzimy wśród swoich znajomych, gdzieś tam trzepoczących się w tym swoim życiu. Ale oprócz tego dla mnie bardzo ciekawe jest to, że ten tekst jest napisany potwornie zabawnie i gdzieś oprócz tego, że diagnozuje nam te różne nasze przywary i te różne nasze bolączki i gdzieś je obnaża, to też robi to w taki czasami przeraźliwie zabawny sposób i no, sami z siebie się troszkę śmiejemy. Czyli jest też momentami gorzko. Jest gorzko, jest zabawnie, tak. To jest, myślę, bardzo dobrze wyważone też w tekście i też dzięki Marcinowi Hycnerowi, który z nami pracował nad tym tekstem.